Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest Pani Magda. Dzień dobry, Pani Magda. Dzień dobry, bardzo mi miło. Chciałabym zadać Pani kilka pytań. Jak to się zaczęło? Jak to się zaczęło? Rozumiem, że lata w teatrze. Tak. Tak? Lata w teatrze to był taki piękny pomysł tego, żeby zacząć pracować z dziećmi tak z jednej strony artystycznie, a z drugiej też, żeby można było po prostu pracować, budować relacje. Także ten pomysł zrodził się w Ministerstwie Kultury jako taka forma pracy artystycznej z dziećmi i młodzieżą. Dobrze. Dlaczego ten projekt nazywa się Lata w teatrze? Nie znam szczegółów, ale jakbym miała strzelać, to myślę, że to przez to, że jest w lecie i opowiada o teatrze i za każdym razem jest jakiś spektakl. Dobrze. Jaka była Pani najgorsza choroba, którą Pani przeżyła? To jest świetne, to jest bardzo, bardzo Pani redaktor, jest mi miło, że Pani o to pyta, gdyż ja właśnie jestem niedawno po operacji kolana. I bardzo to ciężko przeżyłam, ponieważ to było dość bolesne i utrudniło mi życie na parę tygodni. Także jakoś tak mówienie o tym to faktycznie jest dla mnie emocjonalna sprawa, ale miło, że to mnie nie pyta. Dobrze. I takie pytanie też. Który spektakl Pani się najbardziej podobał z tych wszystkich, których Pani uczestniczyła? To jest bardzo trudne pytanie, bo ja wszystkie moje są, one są wszystkie ulubione, szczególnie te, gdzie sama byłam i brałam udział. Że to było naprawdę wspaniałe. Gdzie zeszłoroczny spektakl o Turbo Świecie Przyszłości był po prostu fantastyczny. Ale myślę też, że w tym roku ten temat ciała, życia, tego mikroświata naszego organizmu, że to będzie niezwykle ciekawe i po prostu nie mogę się doczekać naszej premiery 8 lipca. Serdecznie Państwa zapraszam. Dobrze, dziękuję Pani Magdo. To już by było na tyle. Do widzenia.